Siemka wszystkim, z tej strony Szymon. Słuchajcie, przede mną leży XV-ka Kacpra. Jest zbudowana na czeskiej płycie karbonowej od MB Racing, ale miałem z nią problem od samego początku. Problem w postaci tego, że nie mogłem tutaj zamontować poprawnie pakietu, którego tutaj używam. To jest taki short lipo HV. Te uchwyty, które producent miał na stronie do tych shortów, mocowane bocznie, jakby po wykorzystaniu wyglądają w ten sposób, że bateria wystaje. Chodzi tutaj o otwory, które są nawiercone w płycie. One są nawiercone zbyt głęboko jakby do środka płyty, przez co nie da się tego zamocować w sposób poprawny, żeby bateria była na całej jakby szerokości płyty. Jak widzicie, wymiary płyty są idealnie jakby pod pakiet short, więc można w całości go tutaj schować. Ale nie da się tego zrobić na tych uchwytach, które sprzedaje producent. Na ostatnich zawodach Kacper jeździł właśnie z jednej strony z tym uchwytem od MB Racing i po prostu złapany pakiet był trytytką. Na moje szczęście na ostatnich zawodach pojawił się jeden zawodnik z Gdańska, Adrian. Pozdrawiam Cię, Adrian, serdecznie. I Adrian miał taką samą płytę i ten sam problem. Rozwiązał sobie ten problem w taki sposób, że narysował sobie uchwyt i wydrukował go sobie w drukarce 3D. Zapytałem kolegę Adriana, czy podzieli się schematami i żebym mógł sobie wydrukować takie coś. Zgodził się, wysłał mi schematy. Schematy przesłałem do szwagra, który wydrukował mi dwa komplety i zaraz będę to mocował. Natomiast wiem, że w Polsce jest sporo takich płyt. Nawet u nas w Toruniu na Rallycrossie na ostatnich zawodach były trzy modele na takiej płycie. Więc możliwe, że ktoś z Was ma też taki problem i nie wie, jak go rozwiązać. Dlatego w opisie tego filmu załączam link do tych schematów, które stworzył Adrian. Zapytałem go o zgodę, czy mogę to zrobić. Zgodził się, więc możemy wszyscy z tego skorzystać bezpłatnie. Możecie sobie ściągnąć i wydrukować to we własnym zakresie. Zanim przejdę do samego montażu, uzupełnię moją domową apteczkę o nowe klucze, które zamówiłem sobie ze sklepu RC Titan. Ogólnie pierwszą styczność z tymi kluczami miałem na zawodach w Titan Arenie. Wyrobiła mi się nasadowa siódemka. Musiałem kupić nowy klucz. Podszedłem do Artura. Zapytałem, czy ma jakieś fajne klucze w sprzedaży. Pokazał mi klucz, który jest sygnowany jego logo. Wziąłem i okazało się, że to jest dobra decyzja. Klucz jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Czuć go w dłoni, ale nie jest za ciężki. Bardzo dobrze się nim operuje. Do tej pory, jeżeli chodzi o klucze imbusowe, używałem kluczy z AliExpress, ale postanowiłem też zainwestować parę złotych i kupić sobie te klucze od Artura. Te klucze imbusowe są lżejsze niż nasadowe. No, nasadowe mają tutaj jakby dosyć gruby ten trzpień i on pewnie dużo waży. Te są dużo lżejsze. Podoba mi się ich design. Są to takie plastry miodu. Może widzieliście takie klucze Arrow Maxy, one mają bliźniaczą konstrukcję, też takie plastry miodu. Ja nie miałem styczności z Arrow Maxami, więc nie wiem, czy ta jakość tych kluczy jest zbliżona. Natomiast te klucze są naprawdę wysokiej jakości i na pewno trochę mi posłużą. Ogólnie kupiłem je w bardzo dobrej cenie. Zachęcam Was do tego, żeby odwiedzić stronę www.titanrc.pl. Można tam kupić wiele ciekawych rzeczy ze świata RC, między innymi te klucze, które polecam. Ok, domowa apteczka uzupełniona, można działać. Ok, słuchajcie, praca wykonana, instalacja bardzo szybka, cztery śrubki. Trochę się namęczyłem, bo ta belka trzymająca pakiet, którą wyjmujemy, żeby ten pakiet włożyć czy wyjąć, jest mocowana na spinki takie od karoserii i te wydrukowane dziurki przez drukarkę 3D nie były idealne, trzeba było je poszerzyć. Jeden element mi niestety pękł przy poszerzaniu, najlepiej byłoby to nawiercać. Ja nie miałem takiego małego wiertła, więc igiełką po prostu to dłubałem, aż w końcu poszerzyłem to na tyle, że ta spinka w tej chwili swobodnie tutaj się porusza. Ogólnie tak to wygląda z bliska.
Pakiet siedzi w tej chwili na całej szerokości płyty i Kacper już ma problem z głowy. Ok, słuchajcie, w tym filmie to wszystko. Dziękuję bardzo Adrianowi za to, że udostępnił mi schematy wydruków tego uchwytu. Przypominam, że możecie też go pobrać i wydrukować we własnym zakresie, jeżeli Wam się to przyda. Może też macie z tym problem, akurat jeżeli jesteście użytkownikami tej płyty. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał, żeby być zawsze na bieżąco z filmami, które tutaj wrzucamy. Do zobaczenia, cześć!